jednak odpuścimy. Młody jest, zaparczywy. Nie rozumiem, co się pisze. Młody, ale co z tego? Mam z tego powodu odpuścić? Mam swój honor. On też doskonale wiedział, co robi. To jest niewybaczalne. Zresztą... To mnie wyzwał, ja jego. Gdybyśmy jednak powołali mediatora, może rozwiązalibyśmy tą sprawę w inny sposób niż ten, w który wybraliście. Może i tak, ale... A jakie są ustalenia? Przysłali list, w którym zgadzają się na twoje warunki. Dzięki temu masz dużą przewagę nad młodzikiem. Czy wiadomo, kto będzie sędzią? Prawdopodobnie będzie to Modrzyn. Musimy z nim jeszcze ustalić czas, miejsce i kwotę. Ale dziś po południu będzie to już pewne. Ten stary, zimny weteran. Informuj mnie na bieżąco. A co z opcją ugodową? Ale co mnie tak męczysz z tą kwestią? Żal ci się go zrobiło, czy co? Zostanie to, na co zasłużył. Może jednak, zamiast karać go tak ostro, wystarczy dać mu tylko jakieś pouczenie. Może trzeba ująć trochę swojego karku i dążyć do obopólnej zgody. On ma zaledwie 16 lat, a ty jesteś dekadę starszy. Młodzik ma jeszcze całe życie przed sobą. Nie chcesz rozlewu krwi? Dobrze. Ja też nie chcę. Ale honor to rzecz święta. Możesz umówić jakiegoś mediatora i spróbować coś z nimi dogadać. Jeśli warunki będą korzystne, przyjmę je. I jak? Jutro, wczesnym rankiem, to już za kilka godzin. Co teraz będę musiał zrobić? Pójść spać, by być rano wyspanym i bardzo skupionym? Czy może napawać się moimi ostatnimi godzinami? A co jeśli ja wygram? Będę musiał uciekać? Nie mam tyle pieniędzy, co on, żeby przekupić policję. A nawet jeśli policja nie będzie mnie szukać, to jak będę żył po tym, co zrobiłem? Śmierć. Tak! Honorowa śmierć z rąk najlepszego strzelca. To by było coś. Możesz się jeszcze wycofać. Do przysłacznego cetora. Powiedz tylko tak i zapomnisz o jutrzejszym błocie. Nie. Usiądziemy z nimi do stołu i będziemy dyskutowali z wielkim panem, który zawsze ma rację. Nigdy. To oni są w gorszej sytuacji od nas i oni chcą negocjować. Ja nie mam nic do stracenia. Jeśli przegram, nie będę żałował. Jeśli wygram, zyskam sławę i utracony honor. Nie można o tobie powiedzieć, że jesteś tchórz. Odwaga to jedna z twoich znanych cech. Idź więc, zdrzemnij się trochę i przygotuj się na tą jutrzejszą nierówną walkę. Szansa jedna na milion. Zobaczysz. Jutro będziesz Dawidem, a on Goliatem. I wrócimy stamtąd zwycięsko. Thank you.
Panie Raszewski, oto dwa jednakowe pistolety. Jeden przygotował sekundant pana Foglarowskiego, drugi pana. Jako że jest pan starszy wiekiem, może pan wybrać. Aby zadecydować, kto pierwszy odda strzał, będziemy rzucać monetą. Może pan wybrać stronę. Reszka. Wypadła reszka. Ustawcie się na miejsca. Przypominam, że nie chcemy, aby ktoś zginął. Wygrywa ten, kto dłużej utrzyma się na nogach. Panie Raszewski, czy jest pan gotowy przyjąć strzał pana Foglarowskiego? Tak. Panie Foglarowski, proszę odbezpieczyć broń i przygotować się do strzału. Ten pistolet jest niesprawny. Proszę o nowy. Przepraszam, panie Foglarowski, ale musi pozostać pan na swojej pozycji i pozwolić oddać strzał panu Raszewskiemu. Pistolet wystrzelił i to się liczy jako oddany strzał. Panie Raszewski, czy wszystko jasne? Tak. Panie Foglarowski, czy jest pan gotowy przyjąć strzał? Tak. Panie Raszewski, proszę odbezpieczyć broń. Jest pan gotowy, panie Foglarowski? Broń odbezpieczona? Tak. Proszę przygotować się do strzału. Raz. Panie Foglarowski, czy w związku z tym, że pan Raszewski wystrzelił w ziemię, otrzymał pan żądaną satysfakcję? Nie otrzymałem satysfakcji. W takim razie, panie Raszewski, czy jest pan gotowy? Tak. Panie Foglarowski, proszę odbezpieczyć broń i przygotować się do strzału. Raz, dwa, trzy. Gratuluję panu. A teraz radzę uciekać. Wiedział pan, kim jest pan Raszewski i co się będzie teraz działo. Życzę miłej podróży. Żegnam. Gratuluję celnego strzału, ale był chyba za celny i żeś go zabił. Chodź, musimy spieprzać.